Mi się bardzo podobało wystąpienie Rafała na samym początku. Też ciekawie zatytułowane, co mu się nie udało przez te 30 lat. Świetne podejście, też dystans do siebie i niesamowity człowiek, jeżeli chodzi o nieustępliwość. Niezwykle ciekawy wykład, wystąpienie, troszeczkę pod koniec dzisiejszego seminarium było o cyfryzacji. Rzeczywiście było dla mnie najbardziej interesujące. Myślę, że przede wszystkim przedstawiciele samorządów oraz firm wodociągowo-kanalizacyjnych. Osoby, które są związane z samorządem, czy to gminnym, czy powiatowym, czy nawet na szczeblu województwa, gdyż temat gospodarki ściekowej nie jest aż tak dobrze rozumiany, więc naprawdę takie osoby powinny brać czynny udział w tego typu spotkaniach. Zwiększenie wymagalności wobec tych instalacji związane z nową dyrektywą ściekową. I to będzie zarówno dotyczyło wymagalności oczyszczania, jak i prawdopodobnie kilku innych kierunków z wymagalnością związanych.